Dobrze. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą część spotkania. Przywitajmy jeszcze raz profesora Andrzeja Nowaka. Powitajmy również Bogdana Urbankowskiego. Ja również pełen wdzięczności za książkę Uległość czy niepodległość, którą przeczytałem w błyskawicznym tempie z wielką, wielką satysfakcją i o tej książce będziemy dzisiaj mówić do godziny 19. Nasz program jest taki, że najpierw poprosimy Bogdana Urbankowskiego o pewną formę laudacji. Jest również po lekturze tej książki. Potem krótką wypowiedź profesora Andrzeja Nowaka. Następnie ja będę miał okazję zadać może 3 pytania, może 4, po to, żebyście Państwo mieli okazję również zwrócić się do profesora. Zakończymy nasze spotkanie o godzinie 19. Panie Bogdanie, możemy chyba rozpocząć. Moja rola jest tak troszeczkę niesprecyzowana, bo słyszałem o komentarzu, o laudacji, ale może to nawet dobrze, to mi przypomina czasy, gdy nie wiedziano, jak mnie zatrudnić i zostałem głównym specjalistą od spraw dramatu. Ten etat głównego specjalisty to był taki bardzo specyficzny etat, jak już nie wiedziano, jak to nazwać, więc tutaj wystąpię jako główny specjalista od profesora Andrzeja Nowaka. Zresztą ta pewna niedookreśloność sytuacji jest, myślę, że bardzo na miejscu, bo ta książka też jarzy się pewnymi niedookreśleniami, niedopowiedzeniami i właściwie gatunkowo to trudno powiedzieć, co to jest. Tak roboczo nazwałbym to po prostu refleksjami męża stanu nad sytuacją Polski. I teraz spróbuję to uzasadnić, bo każde słowo z tej mojej roboczej definicji wymaga oczywiście wyjaśnienia. Dlaczego refleksje? Dlatego, że mamy w tej książce nieomal wszystkie możliwe formy literackie, nawet i poezję, powiedzmy, Miłosza czy Jurkowskiego, aczkolwiek w formie cytatów, ale mamy wywiady przy okazji, gdy profesor Nowak otrzymywał nagrody, wyróżnienia, został strażnikiem pamięci, został laureatem nagrody naszego tu przyjaciela i członka klubu Janka Pietrzaka, więc jest to forma dialogu, forma wypowiedzi. Ale można też zauważyć formy, które są współczesnym odpowiednikiem kazań księdza skargi, bo przecież mamy tutaj i wspaniałą wypowiedź z Sejmu Rzeczypospolitej i równie emocjonujące, poruszające wystąpienie z domu pielgrzyma. Prócz tego oczywiście tradycyjne formy literackie, wywiad, recenzja, artykuł, esej. Właściwie wszystko jest. Myślę, że wspólnym mianownikiem właśnie będzie to słowo refleksja i jest coś, co te wszystkie refleksje spaja, mianowicie wysoki poziom moralny tych wszystkich wypowiedzi, ogromne poczucie odpowiedzialności za słowo, za temat, którym jest sytuacja Polaków. Jeszcze w czasach Konfederacji Nowego Romantyzmu, gdy próbowaliśmy wymyśleć nowe pojęcia, także estetyczne, wprowadziliśmy w obieg określenie ton, oczywiście podjęte od Mickiewicza. I myślę, że tutaj właśnie ten ton etyczny, ale nie tylko etyczny, jest tym, co jest spoiwem tych wszystkich wypowiedzi, a także ton czysty, niezwykły, jaki daje prawda. Wszystkie teksty są oparte o źródła, są poparte cyframi, są poparte nazwiskami. Jest to bardzo ważne w czasach, gdy jeszcze niektórzy z nas żyją w niewiedzy wyniesionej z zakłamania, z propagandy czasów PRL-u, a już następne pokolenie z niewiedzy na własne życzenie i dzięki programowi Ministerstwa Edukacji i współczesnym mediom. Także myślę, że te
dwie wartości, a także jeszcze wartość, jaką jest piękno, bo te teksty są naprawdę napisane znakomitą polszczyzną, są też wzbogacone o poezję, o jakieś mikroscenki literackie, o wielkie metafory, jak chociażby ten jeden z wieńczących tekstów o szczurołapie, gdzie no ten szczurołap, no to wiemy, no to jest ten symbol nie tylko naszego premiera, ale w ogóle tych wszystkich, którzy nas prowadzą, tak jak on dziś szczurołap wyprowadzał najpierw szczury, potem dzieci. I jest to ta wielka metafora czasów trzeciej RP. No stąd wniosek, że trzeba ją zmienić na czwartą, oczywiście. Wydaje mi się, że następny termin po refleksji, czyli mąż stanu, no w przypadku tak wybitnej osobowości uzasadnień nie wymaga, ale myślę też, że warto by choćby na własny rachunek dokonać jakiejś definicji tego pojęcia, bo no w tej chwili kojarzymy określenie mąż stanu albo z tymi, którzy już dawno odeszli, albo w sensie zbiorowym, niestety nieomal z całą załogą Tupolewa, która zginęła pod Smoleńskiem, mniej z politykami współczesnymi. Bo rozumiem, jeszcze ludzie tej klasy, co niestety świętej pamięci już Lech Kaczyński, Wojtek Ziembiński, z żyjących powiedzmy zaangażowani kiedyś w nurcie niepodległościowym, Leszek Moczulski, Romek Szeremietiew. Oni mieli jakąś wizję Polski, a sięgając w przeszłość jest to mniej więcej ta sama wizja, którą próbowali tworzyć w różnych środkach wyrazu, także przez malarstwo, także przez poezję nasi najwybitniejsi, których kiedyś nawet nazywano królami, duchami tego narodu. Mam na myśli Słowackiego, Mickiewicza, ale także Matejkę, także niedocenianego rysownika Ordę, także paru innych już nam bliższych, jak powiedzmy Wyspiański czy Brzozowski. Niestety część z tych nazwisk została usunięta na trwałe z programów szkolnych. Część tych nazwisk nic już nikomu nie mówi. Myślę, że w szeregu tak rozumianych właśnie mężów stanu mieści się nasz dzisiejszy bohater z wielu powodów. Mąż stanu przede wszystkim powinien mieć ogromną wiedzę. No, tutaj myślę, że nie ulega to wątpliwości, że mamy do czynienia z jednym z najmądrzejszych ludzi w tym kraju. Powinien mieć także koncepcję przeszłości, ale i wizję przyszłości. Wiedzieć, do jakiej tradycji nawiązujemy, ale także poczucie misji, poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Próbę jakiegoś wyznaczania szlaków i jednostkom i całym organizacjom społecznym, to wszystko w tej książce też znajdziemy. Może z jednym mankamentem, odwołując się do przeszłości, odwołując się do II Rzeczypospolitej, do pierwszej nawet. Jako historyk profesor Nowak oczywiście cały czas analizuje przeszłość, wiedząc zresztą słusznie, że przyszłość to jest mądrze wyselekcjonowana przeszłość. Brak natomiast wizji przyszłościowych, brak wskazówek. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z przewagą tego, co Norwid nazywał tradycji nad tym, co Norwid nazywał addycją, tym elementem dodanym, tą wizją. Aczkolwiek przy uważnej lekturze znajdujemy także i te elementy, bo jest tu zarówno nawiązanie do wspaniałej literatury i architektury czasów baroku, czasów sarmatyzmu, który gdzieś tam pod powierzchnią tekstów jest nie tylko rehabilitowany, bo rehabilitacji nie wymaga, ale wręcz doceniany wreszcie. A także mamy do czynienia z tą
drugą Rzeczpospolitą, która jest wyrzutem sumienia dla tej trzeciej. Dlatego profesor się wręcz upomina, no pokażcie mi swój COP. Pokażcie mi swoją Gdynię. Nie ma tego wszystkiego, co fakty medialne, nie ma konkretnego dorobku. Mąż stanu, który ma wiedzę, jest autorytetem, ma wizję zarówno przeszłości, jak i przyszłości, w tym wypadku jeszcze pełni rolę nauczyciela, który nam opowiada o sytuacji Polaków. Tę sytuację rozumie w sposób taki, jak powinien to czynić człowiek mądry, odpowiedzialny, ale i zatroskany, niezadowolony z tego, co jest. Więc tę część książki, w której jest o przeszłości Polski, o przeszłości uwikłanej wciąż wojny, o teraźniejszości osaczonej wrogami, czyta się właściwie z największą obawą, wręcz z drżeniem serca, bo jest to ta część, która wybija nas z jakiegoś pogodnego samozadowolenia. Mamy tu do czynienia z niestety bardzo dobrze uargumentowanymi tezami, że po pierwsze nie jesteśmy wśród przyjaciół. Z jednej strony Niemcy, tutaj tego wątku rozwijać nie trzeba, aczkolwiek może wypłynie w dyskusji, ale także Rosja. I profesor przeprowadza znakomitą analizę pojęć i postaw oznaczonych właśnie tymi dwoma terminami wybitymi na okładce, uległość czy niepodległość. Bo jest pewna koncepcja wywodząca się zresztą ze świata biologii, która twierdzi, że na obłaskawienie silniejszego właśnie najlepszym środkiem jest uległość. Ten appeasement, o którym tutaj się mówi, ale mówi się także od lat i w Anglii i za oceanem. To przypomina nam psa, który kładzie się przed silniejszym psem na plecach i macha łapkami, albo małpy, które no, wykonują jeszcze mniej przystojne gesty, ale niestety te małpie gesty są także jednym z elementów naszej polityki i nie tylko naszej, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że w książce historia takiej pacyfikacji przez poddawanie się wrogowi zaczyna się stosunkowo wcześnie. Tutaj są już wskazówki z czasów I wojny, gdy nawet już w czasach Wersalu, w czasach wojny polsko-bolszewickiej, żeby tych dwóch zaborców naszych dawnych jakoś tam oswoić, zaczęto im oddawać to, co już było nam przyznane. No, był przyznany Olsztyn, Opole, Gdańsk, tam nagle powstały plebiscyty, podzielono Śląsk Cieszyński. Także to wszystko, co przyznano Rosji, to nie tylko te 400 kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych, które zagarnęła w czasach I Rzeczypospolitej, ale także i te połacie ziemi, które nigdy do niej nie należały, a które nagle zostały odcięte linią Kerzona i przyznane Rosji, choć Lwów nie należał nigdy do tego państwa. I polskie próby takiego właśnie dogadywania się z zaborcami no też do niczego nie prowadziły. Tutaj nazwiska bardzo często przeciwstawiane owym szaleńcom z Konfederacji Barskiej czy nieudanych powstań, nazwiska księcia Czartoryskiego, Druckiego Lubeckiego, Wielopolskiego. No, te nazwiska są same w sobie znakami pewnej opowieści o klęsce próby ugłaskania, próby dogadania się z zaborcą, bo polityka każdego z nich kończy się fiaskiem. I myślę, że jest to bardzo pouczająca część lektury. To samo zresztą dotyczy tego, co dzisiaj się dzieje, bo okazuje się, że Rosja w dalszym ciągu realizuje doktrynę Trzeciego Rzymu, realizuje doktrynę carycy Katarzyny, która po rozbiorach powiedziała, że właściwie to ona tylko odebrała, co było jej, a więc właśnie idea zbierania ziem rosyjskich,
przez nią przeniesiona w czasy bardziej nowożytne, a w tej chwili realizowana przez Putina jest czymś, co nam najbardziej zagraża. I tutaj właśnie to spojrzenie długodystansowe, spojrzenie z ogromnej odległości, gdy widać prawidłowości historii, nie z takich pojedynczych, szamoczących się wydarzeń ludzkich, pozwala nam uchwycić trendy dominujące i zarazem zagrożenia. I myślę, że to jest ta najważniejsza część, nie nazwana w ten sposób, ale część ostrzegawcza tej książki. Bo z historii płynie nauka, to jest jedno z tych ukrytych, ale pewnych założeń tej pracy, że historia jest nauczycielką życia i trzeba z tych wydarzeń wszystkie wnioski wyciągać. Jeszcze może jedno zdanie, od którego właściwie powinienem był zacząć, bo dowiedziałem się, że profesor niestety albo nie chce być prezydentem, albo uważa, że nie ma szans. Zastanawiałem się, czy to źle, czy dobrze. Dla nauki na pewno dobrze, bo zostanie to fundamentalne dzieło polskiej historii, którego każde pokolenie wymaga, a którego od lat nam brakuje, zostanie z pewnością dokończone. Natomiast no, myślę też, że w tej chwili jeszcze profesor chyba niezbyt dobrze by się czuł w tym naszym parlamencie, bo to mamy męża stanu, człowieka wręcz wytwornego, kulturalnego, tych profesorskich, mało tego, krakowsko-profesorskich manierach, a to jest specjalny rodzaj manier. A z drugiej strony mamy nasze władze, które składają się z małych kombinatorów, z dawnych tajnych współpracowników, z jakiegoś takiego chamstwa, które obiecywało wszystko wszystkim w czasie wyborów. No, prawdopodobnie pan profesor by się dobrze w tym towarzystwie nie czuł. Dziękuję. Oczywiście zostaje pewien żal z tego powodu. No, ale cóż, no, mieliśmy wielką okazję mieć pierwszego naprawdę wyedukowanego prezydenta. Może następnym razem. Po Lechu Kaczyńskim, tak. Proszę Państwa, jest nas więcej niż na sali. Wystarczy spojrzeć na kamery, żadna z tak zwanego mainstreamu. A więc to nasze spotkanie jest też transmitowane. To też zasługa Solidarnych 2010. Którym pan profesor zadedykował właśnie tę książkę. Pani Hannie Dobrowolskiej, pani Ewie Stankiewicz, panu Grzegorzowi Kutermankowiczowi i innym współpracownikom tego ruchu współczesnej nadziei, jak pan to nazwał. Proszę bardzo. Chciałem raz jeszcze podziękować wszystkim Państwu za to, że mam już nie pierwszy raz tutaj okazję z Państwem spotykać się i rozmawiać, ale przede wszystkim właśnie Solidarnym 2010 za to, że wykonują tę pracę, której widocznie my nie potrafimy tak skutecznie jak oni robić, a oczywiście wszyscy i Solidarni 2010 są tylko sługami nieużytecznymi, że użyję tej metafory z Ewangelii, to znaczy wszyscy pracujemy za mało, wszyscy jak widać nie potrafimy jeszcze obudzić śpiącego Lecha, bo to jest nasze zadanie, mam na myśli naród polski, wspólnotę, która obejmuje przecież dziesiątki milionów naszych współobywateli, ale którzy zasnęli, zapomnieli o godności bycia Polakami. Solidarni robią najwięcej, Solidarni 2010, ale wszyscy, każdy z nas na swój sposób próbujemy też jakoś przyczynić się do tego dzieła. Dziękując bardzo panu Bogdanowi Urbankowskiemu za to no, niezwykle dla mnie pochlebne i tak życzliwe słowo, chcę powiedzieć najpierw, że czuję się trochę jak nadęty balon, który zaczyna się już unosić nad powierzchnią tego pokoju i korci mnie, żeby natychmiast podejść z boku i wbić szpilkę w to straszydło, bo to się tylko źle może skończyć, taki prawda, takie nadęcie. Dlatego naprawdę najserdeczniej dziękując za no bardzo dla mnie samego ciekawą analizę
wielo, że tak powiem, gatunkowości tego zbiorku. Chcę zredukować jakby jego zamysł, a raczej przede wszystkim zamysł naszego tutaj spotkania do tego, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, jak skuteczniej budzić śpiącego Lecha. Bo o historii piszemy, ja próbuję pisać, nawiązujemy do tego na różne sposoby. Znakomicie to robi właśnie pan Bogdan Urbankowski, choćby w swojej no rzeczywiście monumentalnej monografii tego, kim dla nas jest i być powinien dla następnych pokoleń Józef Piłsudski. I to jest bardzo ważna, na pewno ważna rzecz, pisać o historii, przypominać ją, ożywiać pamięć. Staram się w tej dziedzinie pracować jak potrafię, ale jak słusznie bardzo pan Bogdan Urbankowski wskazał, brakuje nam, czujemy niedostatek, dobrych wskazówek do tego, jak działać, by nasza przyszłość, nasza teraźniejszość wychylona ku przyszłości zmieniała się na lepsze. I myślę, że o tym warto, żebyśmy spróbowali porozmawiać, żebyśmy zastanowili się wspólnie. Moje intuicje wynikające z zajmowania się historią, którego ślady tutaj w tej książce są jakoś zebrane, na pewno sprowadzają się do pierwszej prostej formuły, której dostarcza, przepraszam, odpowiedź na to pytanie retoryczne w istocie zawarte w tytule książki. Uległość czy niepodległość? Tylko niepodległość, to oczywiste. A stawiam to pytanie w ogóle dlatego, że no nie tylko zachęca nas do postawy uległości. Polityka władz naszego państwa i służących im mediów, ale po stronie naszej, że tak powiem, tych, którzy nie zapomnieli o tym, że są Polakami, którzy życzą Polsce jak najlepiej. Pojawiła się pokusa, tak, nazywam to pokusą, pokusa polegająca na przekonaniu, że Polsce można dobrze służyć, wybierając uległość. Myślę, że jest to pokusa do złego, nie prowadząca do niczego dobrego, jeżeli będziemy próbowali szukać uległości i w ten sposób zdobyć lepszą dla Polski przyszłość. Bo ceną uległości jest zawsze upodlenie tego, który ulega. I oczywiście będzie to może niesprawiedliwe wobec tych, którzy z dobrą wiarą, z dobrą myślą, z dobrą nadzieją szukają w imię wyobrażonego przez siebie realizmu, perspektywy zgody z którymś, z mniejszym złem, szukając go wokół Polski, próbują go znaleźć, wskazać. Ale dam przykład najbardziej drastyczny, związany z osobą spajającą jakby ten system uległości współczesnej Polski. Przykład, który pokazuje, do czego szukanie uległości formalnie także towarzyszy mu przecież w tym przypadku, w tym przykładzie idea wielokrotnie powtarzana, że przecież szuka tej uległości bohaterowej opowieści, którą zaraz Państwu bardzo krótko streszczę, dlatego, żeby ocalić Polskę, ocalić przed większym złem, prawda? A więc wybrał Władimira Putina w roku 2007, najpierw, prawda, ambasadora Federacji Rosyjskiej jako pierwszego zagranicznego gościa, którego przyjmował w roli premiera, a potem Władimira Putina raczej niż kogokolwiek z Ukrainy jako adresata pierwszej istotnej politycznej wizyty na wschodzie po symbolicznej wizycie w Wilnie. To wszystko było uzasadniane po cichu oczywiście, bo otwarcie nie można było tak mówić, że trzeba ugłaskać tego wschodniego potężnego sąsiada, przekonać go, że nie jesteśmy może tacy wrogo do niego nastawieni. To może i on, prawda, odwróci od nas swój zły, złowrogi wzrok i zechce zająć się naszymi bezpośrednimi wschodnimi sąsiadami, zatrzymując się na granicy Bugu w swoich apetytach. Tak, tego rodzaju realizm był powtarzany przez takich myślicieli politycznych, niestety mówię to z ironią,
smutną ironią, jak Bartłomiej Sienkiewicz, jak no, jego nawet nie można nazwać myślicielem politycznym z ironią, ponieważ słowo myśliciel nie może mi tutaj przejść przez gardło, jak pan Radosław Sikorski. Tak, oni odwoływali się do tego rodzaju realizmu, ale spinał tę postawę ich premier, premier Donald Tusk, i spina po dzień dzisiejszy. Drugą stroną tej postawy jest przekonanie, że im bardziej się rozpuścimy, roztopimy w Europie Zachodniej, tym bardziej będziemy tam bezpieczni, prawda? Kiedy będziemy nikim w Europie Zachodniej, kiedy nie będziemy mieli żadnych właściwości, będziemy ludźmi bez właściwości w Europie, wtedy będziemy mogli czuć się w takiej właśnie letniej wodzie, nawet nie ciepłej, ale letniej wodzie z europejskiego kranu kapiącej, niezagrożeni przez to, że może nas zamknąć jakiś kurek kierowany ręką ze wschodu, z Moskwy. Otóż nie wiem, czy państwo zwróciliście, bo nie śledziłem ostatnich przeglądów prasy tutaj, ale czy ktoś omawiał tutaj w ciągu ostatnich 2 tygodni wywiad, jakiego udzielił Donald Tusk dziennikowi Financial Times 2,5 tygodnia temu. Było to omawiane tutaj? Nie mogę tego zrozumieć. Jak pracują, przepraszam, dziennikarze naszej strony? Przepraszam za ten wyrzut. Dlaczego nie omawia się takich fundamentalnie ważnych wypowiedzi czołowego polityka drugiej strony? Tak, jeżeli prowadzimy walkę polityczną w naszym kraju, to powinniśmy się interesować tym, co mówią tak ważni ludzie jak Donald Tusk. Otóż ten wywiad zasługuje na niezwykłą uwagę. Dziennikarz Financial Times odwiedził Donalda Tuska w Polsce, spotkali się w restauracji. Nieważne jest menu, nieważna jest miła, sympatyczna atmosfera tej rozmowy. Rozmowa generalnie ma charakter jak najbardziej poważny. I redaktor Financial Times stara się przedstawić Donalda Tuska jako mającego objąć wkrótce swoje obowiązki przewodniczącego Komisji Europejskiej w jak najlepszym świetle. Ciekawe jest to, jaką taktykę wybiera sam Donald Tusk, by się w takim dobrym według niego świetle przedstawić. Otóż Donald Tusk przeklina, po prostu używa najbardziej wulgarnych przekleństw. Nie kiedy ktoś nagrywa go jakimiś, prawda, niedozwolonymi środkami, tak jak robią to jego ministrowie, znaczy dali się nagrać, prawda, nagrać całą swoją wulgarność i chamstwo, ale w sposób świadomy przeklina, używając, język angielski jest pod tym względem bardzo ubogi, bo rozmowa toczy się w języku angielskim, 3 przekleństw, jakimi obraca przeciętny bohater filmów kategorii C, jakie docierają z Ameryki, rzadziej z Anglii, bo tam poziom na ogół jest wyższy, do polskiego odbiorcy, czy powiedzmy globalnego odbiorcy takiej szmiry, prawda, amerykańskiej. Nie będę tych 3 słów cytował, ale wszystkie 3 pojawiają się w tym wywiadzie w pełnym brzmieniu, prawda? Słowo, które w najbardziej wulgarny sposób także odnosi się do myśli strategicznej, prawda? Do tego, o czym pan Bogdan Urbankowski myślał zapewne, używając słowo mąż stanu. Ja z całą pewnością żadnym mężem stanu nie jestem, bo stanu u nas nie ma, a żona w Krakowie, ale myślę, że każdy prawdziwy mąż stanu, ktoś, kto bierze odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, za wspólnotę polityczną, której służy na eksponowanym stanowisku, musi myśleć o przyszłości. Donald Tusk powiedział wyraźnie, właśnie używając najbardziej wulgarnego słowa, co myśli o takim przyszłościowym spojrzeniu na Polskę, na planowanie czegokolwiek na przyszłość. Żyjemy z dnia na dzień, prawda? Dzisiaj pijemy likier o nazwie Goldwasser i to jest ważne, prawda? Bo przy takim alkoholu toczyła się ta rozmowa. Otóż nie wiem, czy te 3 słowa angielskie, najbardziej chamskie, jakie zna ten język, miały oznaczać, że właśnie Donald Tusk jest fajnym,
sympatycznym politykiem, który już nie ma żadnych innych właściwości niż tylko odbiorca takich właśnie trzeciorzędnych jakichś kryminałów czy filmów współświadka, które oglądają także miliony innych mieszkańców globalnej wioski. Czy miały pokazać poziom, jaki oferuje Polska, darowując, można powiedzieć, Europie swojego najwybitniejszego polityka na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ta wizytówka jest po prostu potwornie upadlająca, przygnębiająca. Trzeba ją naprawdę pokazać w naszych mediach, mówić o niej. Nie widzę śladu tego. Trzeba przedrukować po prostu ten wywiad, tłumacząc każde słowo, żeby zobaczyć, do czego prowadzi uległość, do totalnego upodlenia. Jeżeli może przyjść człowiekowi do głowy, że należy używać przekleństw w publicznej rozmowie, żeby się zarekomendować zachodniemu odbiorcy jako światowy, sympatyczny, fajny, to przecież myślę, że nie trzeba chyba dodać nic więcej, żeby zrozumieć, do czego prowadzi uległość, przyjęcie postawy uległości. Uległość wobec wyobrażonej wyższości Zachodu. Nie mamy nic wartościowego do zaoferowania, a zatem będziemy po angielsku przeklinali. W ten sposób wkupimy się na zachodnie salony. Otóż nie twierdzę, że ci, którzy po naszej stronie szukają w imię realizmu zgody z Rosją. Są dzisiaj tacy, tak, którzy mówią, że zupełnie inne zagrożenia są dla nas ważniejsze. Nie umiem ich zhierarchizować osobiście, ale radykalnie nie zgadzam się z taką tezą, że w imię innych zagrożeń płynących z Zachodu czy skądkolwiek, z jakiegokolwiek innego kierunku należy odwrócić, tak jak to zrobił Donald Tusk, oczy od zagrożenia idącego od agresywnego, zabijającego codziennie ludzi, imperializmu rosyjskiego, reprezentowanego przez elitę z KGB, która rządzi tym krajem. Otóż nie twierdzę, że ci, którzy ten wzrok próbują, chociaż jest to dzisiaj bardzo trudne, kiedy już blisko 5 tysięcy naszych sąsiadów, Ukraińców zginęło w tej walce w ciągu ostatniego roku. Jest trudno, ale próbują. Udają, że nic się nie dzieje, że to wszystko jakieś ciemniejsze jeszcze siły niż Władimir Putin sterują Putinem, Rosją. Myślę, że błądzą i mogą okazać się niestety nie prorokami odrodzenia narodowego, ale błaznami na dworze okrutnego cara, który wykorzysta ich tak, jak wykorzystywali tych właśnie ludzi, o których opisuję tutaj Franciszka Ksawerego Lubeckiego, wspaniałego, mądrego pod wieloma względami polityka, ale który będąc słabszym był wykorzystywany, wybierając postawę uległości wobec cara, przez tego, który nigdy nie myślał przecież o interesie Polski, ale zawsze o interesie swojego imperium. I tak będzie zawsze, kiedy będziemy próbowali podlizywać się, przepraszam za ten kolokwializm, silniejszym, którzy przecież nie mają na względzie interesu polskiej wspólnoty politycznej, tylko jeżeli mają na względzie jakiś interes zbiorowy, a nie swój prywatny, to będzie to interes ich wspólnoty politycznej, z którą się utożsamiają najwidoczniej silniej niż nasz były premier, obecnie przewodniczący Komisji Europejskiej. Otóż kiedy dla wszystkich zapewne tutaj zebranych jest jasne, że postawa uległości nie jest dobrym wyborem, to musimy przejść właśnie do pytania o to, jak naszą niepodległość mądrze wyrazić, jak zachęcić do niej przede wszystkim tych, którzy śpią, którzy nie mają otwartych oczu na znaczenie kwestii niepodległości. Jak do nich dotrzeć? I tu myślę, że jeden znakomity pomysł realizuje przewodniczący klubu Ronina i o tym, jak sądzę, będzie na pewno jeszcze nie raz tutaj w najbliższym czasie mowa. To jest ta inicjatywa masowego ruchu obywatelskiej kontroli wyborów.
bo jeżeli nie zrobimy tego na zupełnie inną, nieporównywalną z niczym, co do tej pory miało miejsce, skalę, angażującą dziesiątki tysięcy ludzi w najbliższych wyborach prezydenckich, a potem wyborach parlamentarnych, to lepiej po prostu do tych wyborów nie przystępować, nie iść. To jest ostatnia szansa na obronę demokracji demokratycznymi środkami. Ale przecież wiemy, że to nie wystarczy. Drugi problem, z którym się zmagam w swoich myślach i nie mam dobrej recepty, błądzi moja myśl, mówię o tym, żeby państwo ją skrytykowali, przedstawili swoje pomysły, myśleli także o tym, jak wyjść z tego zaułka. To jest nasza relacja do świata mediów, które usypiają miliony naszych współobywateli. Jak możemy kłamstwo tych mediów, kłamstwo na pewno nie mniejsze dzisiaj niż było to w czasach stanu wojennego, bardziej skuteczne, bardziej perfidne i znacznie, powiedziałbym, bardziej brutalne także, tak, mimo że już nie towarzyszy mu pałka i gaz z armatek czy z pistoletów, które ZOMowcy mają w zanadrzu, to przecież brutalność tego kłamstwa, brutalność w zaprzeczaniu rzeczywistości, a nawet oczywistości jest dzisiaj, nie mam wątpliwości, dużo większa niż była w stanie wojennym. Tak. Jeżeli wczoraj w dzienniku telewizyjnym, bo mam ten wywołujący na pewno chorobę wrzodową zwyczaj, że oglądam wciąż dzienniki telewizyjne, jeżeli wczoraj jednym tchem dziennikarka zajmująca się zwalczaniem PiS-u, to jest jej wyłączne zadanie, informuje, że no przecież to groteskowe, że PiS uważa, że doszło do jakiegoś zafałszowania wyborów i jakby w ciągu dalszym tego samego zdania pośredniku mówi o tym, że przecież mamy najnowsze sondaże, z których wynika, że PiS prowadzi. A co prawda spadło troszkę poparcie dla PSL-u, to znaczy spadło 3 razy w stosunku do i mówi to ta dziennikarka, prawda? I nie wynika stąd żaden wniosek logiczny, że w ciągu tygodnia czy 2 tygodni może spaść 3 razy z 25% do 8% poparcie dla partii. I wszystko jest w porządku, prawda? Nie ma tutaj problemu. Otóż tego rodzaju zuchwałe, brutalne zafałszowanie rzeczywistości, z którego wcześniejszą próbą na innym, bardziej dramatycznym, bo dotyczącym śmierci 96 osób, w przykładzie mieliśmy do czynienia, no, powinna nas zmobilizować do jakiegoś działania. Nie zmobilizowała do żadnego. To traktuję jako wyrzut do siebie samego, do ludzi, którzy próbują jakoś ogarnąć myślą rzeczywistość naszej Rzeczpospolitej i szukać recept do tego, jak odbudować tę Rzeczpospolitą. Otóż z takim masowym kłamstwem nie da się odbudować Rzeczpospolitej. Co więc mamy z tym zrobić? Zastanawiałem się, czy nie organizować manifestacji, nie przecież pod siedzibą rządu, pod siedzibą prezydenta, to nie ma większego sensu, ale założyć obóz, powiedziałbym, manifestujących pod TVN-em, pod gazetą. TVN najważniejszy oczywiście tutaj, ale telewizja publiczna. Żeby pokazać, tak, w momencie, kiedy TVN ma być podobno sprzedawany, 11 oferentów podobno się pojawiło na kupno tej stacji, to może warto pokazać, co obywatele myślą o tej stacji, żeby zbić jej cenę, zbić do zera albo do symbolicznej złotówki, żeby ktoś z państwa mógł kupić tę stację. Nie wiem, w jaki sposób można piętnować ludzi, którzy wielokrotnie przerośli swoim cynizmem i kłamstwem ich mistrza, który zresztą stanął już w jednym szeregu z nimi i pobłogosławił im Jerzego Urbana. Jak ich piętnować w życiu obywatelskim? Wydaje mi się, że to, co do tej pory robimy,
jest strasznie nieskuteczne. Nie wiem, jak uczynić to bardziej skutecznym, pozostając w granicach prawa oczywiście. To są dla nas bardzo ważne kwestie, na które nie ma łatwej odpowiedzi, ale musimy je znaleźć, jeśli chcemy uzupełnić tę bezcenną inicjatywę, którą firmuje pan Orzeł czy inne osoby, które tworzą ruch, będą tworzyły ruch kontroli wyborów. Będziemy kontrolowali wybory i okaże się, że wszystko przebiegnie dobrze i przegramy je. I przegramy je, jeżeli pozwolimy, żeby tak totalne kłamstwo tak agresywnie wsączane było w umysły milionów naszych współobywateli. Będziemy mogli wtedy demokratycznie stwierdzić naszą porażkę, a raczej naszą klęskę. A więc to nie wystarczy. Wiem, że to brzmi bardzo niekonstruktywnie, bo nie mam gotowych pomysłów, ale coś musimy z tym zrobić. Na tym musimy, może inne osoby niż te zaangażowane w ruch kontroli wyborów, powinny skupić swoją uwagę, powinny podpowiedzieć to głównej partii opozycyjnej, która jest pod tym względem także bardzo niemrawa. No wciąż bardzo duże mam wątpliwości, czy dobrze jest, że do TVN-u chodzą w ogóle, że złamali ten bojkot tej najbardziej jadowitej stacji politycy Prawa i Sprawiedliwości. Niechże tam występuje jako reprezentant prawicy tylko pan Giertych z panem Wołkiem czy kim tamkolwiek innym, prawda? Niech tak będzie. Dlaczego mają tam być ludzie z Prawa i Sprawiedliwości? Słyszę kontrargumenty polityków PiS-u. Przecież nasi ludzie też oglądają TVN. To niech nie oglądają. To niech nie oglądają. Można powiedzieć, ale sam się zdemaskowałem, mówiąc o oglądaniu telewizji publicznej. Ale telewizja jest publiczna. Ona mi się należy. Ona mi się należy. I wobec tego mam prawo ją kontrolować i odzyskać ją dla sfery publicznej. Ją mam prawo, a może nawet obowiązek oglądać, jeśli chcę pokazać, na czym polega zawłaszczenie tej telewizji publicznej przez kłamstwo, przez totalne kłamstwo. Tak, to totalne kłamstwo ma tutaj oczywiście jeszcze swoje subtelne oblicza, prawda? Jak ta pornografia emocjonalna, którą uprawia się w każdym dzienniku telewizyjnym, zastępując wiadomości ze świata, wiadomości polityczne z kraju rzetelne, codzienną akcją na rzecz jakiegoś biednego dziecka bez rąk, prawda, czy jakiejś biednej rodziny, którzy to ludzie wszyscy zasługują na współczucie, ale nie zasługują absolutnie na miejsce w dzienniku publicznym, telewizyjnym, w którym główną, powiedziałbym, zasadą organizującą tego rodzaju przekaz powinna być informacja o sprawach publicznych. Były inne i powinny być takie audycje, w których zajmujemy się pomaganiem innym. Przelewanie tego do audycji, które formalnie nazywają się informacyjnymi, jest jeszcze bardziej perfidną i niszczącą naszą moralność, nie podbudowującą. Jeżeli poczujemy się lepiej, bo powspółczujemy komuś biednemu i pomyślimy, że dobrze byłoby mu pomóc, to wcale nie jesteśmy przez to lepsi. Lepsi będziemy tylko wtedy, jeżeli pomożemy komuś, kto jest obok nas. Ludzie, których dotyczy ta sprawa, także mają swoich sąsiadów, swoich bliskich. Jeżeli to nie wystarczy, ta pomoc, oczywiście można ją organizować, ale nie kosztem milionów innych, którzy tej pomocy czekają. Milionów Polaków zepchniętych na margines przez rządy III RP. A więc myślę, że media są drugą obok sprawy wyborczej kwestią, nad którą musimy się zastanowić i gdzie doświadczenie historyczne, o którym piszę w tej książce, pewnie tak wiele nam nie przyniesie. Musimy tutaj wysilić naszą wyobraźnię, w mniejszym stopniu pamięć, bo mamy do czynienia z nowymi wyzwaniami, z nowymi technikami manipulacji.
Jerzy Urban mógłby miesiącami uczyć się od swoich następców. Był niezwykle, powiedziałbym, prosty i, przepraszam za to wyrażenie, chyba i on ma duszę, prostoduszny w swoich technikach manipulacji w porównaniu z jego następcami z TVN-u czy telewizji publicznej dzisiejszej. A więc musimy zastanowić się nad tym, jak zmienić nasze dziś i przygotować lepsze nasze jutro. O tym w tej książce rzeczywiście, tak jak pan Bogdan Urbankowski powiedział, dużo nie udało mi się napisać, ale jeżeli przytaczam w niej opowieści zarówno o zagrożeniu ze wschodu, jak i te aktualnym bardzo, jak i te, które mówią o wielkości dziedzictwa Rzeczpospolitej, to właśnie po to, żebyśmy przed tym zagrożeniem i w imię tej wielkości, w imię tego dziedzictwa zbuntowali się przeciwko podłości i przeciwko tej małości, na którą nas symboliczna postać premiera przeklinającego na łamach Financial Times skazuje. Zbuntujmy się przeciwko temu, buntujmy się codziennie, zbuntujmy się mądrze. Do tego trzeba właśnie nam namysłu nad tym, jak to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, panie profesorze, w trzecim rozdziale, ten rozdział ma charakter publicystyczny. Tam jest o tym mowa, o czym pan w tej chwili mówił. I tam pokazuje pan, jak wielkim zagrożeniem jest deformowanie nam rzeczywistości, bo przestajemy ją rozumieć. Jak jej nie rozumiemy, to jesteśmy bezsilni, żeby odpowiednio reagować. Panie profesorze, wracając do tytułu, uległość czy niepodległość? Czy ciekawy jestem tej kuchni autorskiej, czy zamiast słowa uległość, czy szukał pan jakichś innych słów? No bo pewnie było ich sporo. To jest kuchnia wydawnicza, nie autorska. Wydawca, który jest właściwie, można powiedzieć, twórcą tej książki, bo nagle w październiku pan Leszek Sosnowski, prezes wydawnictwa Biały Kruk, powiedział, że trzeba wydać książkę i żeby szybko z tych dostępnych w YouTubie wypowiedzi moich poskładać coś. Więc to specjalnie mówię, żeby trochę nakłuwać ten balon, że książka jest w dużej mierze wynikiem przypadku, nie bardzo jakiegoś głębokiego, długiego namysłu. Otóż z takiego właśnie przypadku, impulsu, który nadał wydawca, zrodziła się ta książka. Ja oczywiście starałem się ją jakoś ułożyć. Zaproponowałem, to od razu powiem, żeby też podpowiedzieć czy zapowiedzieć możliwość może bardziej systematycznej książki gdzieś za rok czy dwa po kolejnym tomie, daj Boże, Dziejów Polski. A mianowicie proponowałem, żeby wydać dwa cykle moich takich wykładów, można powiedzieć, w domu Amicus, poświęconych bardziej systematycznej refleksji nad polską historią i kulturą. I pan prezes Sosnowski powiedział, że jak najbardziej zrobi to, a więc będzie taka książka pewnie za rok czy za półtora. Natomiast te tutaj wybrane teksty, fragmenty, wypowiedzi zostały zorganizowane właśnie wokół kwestii, którą tak roboczo prezes Sosnowski zaproponował, trzy propozycje rzucił, żebym wybrał jedną z nich i to on zaproponował, uległość czy niepodległość, a więc autorstwo Leszek Sosnowski, tak. Tytuł. No to ciekawa informacja, no bo tych tytułów tak zestawionych mogłoby być kilka, prawda, kapitulacja albo zwycięstwo. Zresztą też pan tak tę kwestię stawia choćby we swoim wstępie. Wojnę domową już prawie mamy. Czekamy tylko na nowy Kłuszyn. A więc jesteśmy w stanie wojny, czekamy na zwycięstwo. Panie profesorze, znamy pana wszyscy bardzo dobrze jako specjalistę właśnie od spraw rosyjskich, tych historycznych i tych współczesnych. No, zgodzi się pan chyba, że Rosjanie traktują Polaków jako rusofobów bardzo często, to im się wmawia.
Czy mógłby pan odpowiedzieć na pytanie takie przekornie postawione, co Polska, co Polacy na przestrzeni wieków mogliby zawdzięczać Rosji, potem Związkowi Radzieckiemu, a teraz Rosji Putina? Czy jest coś, za co my moglibyśmy podziękować naszemu wschodniemu sąsiadowi? O, nie mam wątpliwości, bardzo wiele. Przede wszystkim to, że nikt tak skutecznie nie budzi Lecha jak Rus. I mówię to zupełnie serio, to znaczy myślę, że Władimir Putin zrobił więcej niż ktokolwiek z nas, żeby budzić poczucie świadomości tego, że jest coś takiego jak niepodległość, że ona jest zagrożona. To, że parę lat temu Platforma Obywatelska, Gazeta Wyborcza, TVN udawały, że już nie ma w ogóle tego problemu, że to już jest przeszłość, że historia z niepodległością się skończyła, że mamy tylko przeprosić za swoją garbatą historię i ostatecznie z niej wyjść. No, to wszystko zostało zaprzeczone przez, jak to się mówi po rosyjsku, aktywne jemiery Władimira Władimirowicza. One przekonują w taki sposób, że nie da się zasłonić tej rzeczywistości parawanem nierzeczywistości na tyle skutecznie, żeby nie wyłaziła ta kosmata łapa zza tego parawanu i nie groziła. Groziła tym, którzy na co dzień zaczadzają się tym TVN-em 24, Gazetą Wyborczą, czy sugestiami, prawda, że już zostawmy tę Polskę, prawda, dajmy sobie z tym spokój. Skoro widzimy, że tuż obok walczą o swoją niepodległość ludzie, którzy współdziedziczą z nami, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy nam się podoba, czy nie, dziedzictwo Rzeczpospolitej, tej wiecznej Rzeczpospolitej. Myślę, że numerowanie nie jest tutaj potrzebne. Jest jedna Rzeczpospolita, ona powstała w naszej historii i jej współdziedzicami są Ukraińcy. Teraz czasem ją zdradzali, bijali jej nóż w plecy, ale teraz jej bronią, oni na pierwszym froncie, bronią przed Rosją. Rosja, pokazując ten atak na Rzeczpospolitą, na wolność, która broni się w postaci Majdanu w Kijowie, budzi także Polskę. To jej zawdzięczamy. Zawdzięczamy jej powrót do rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Panie profesorze, czy my, Polacy, tak en bloc oczywiście, nie myślę o pańskim środowisku, nie myślę o tu wszystkich zebranych w klubie Ronina, ale czy Polacy mają jakiś kompleks wobec Moskwy? Wmawia nam się najróżniejsze kompleksy. Wobec Rosji najczęściej słyszę i czytam, że mieliśmy kompleks wyższości, prawda, panów, którzy z pogardą patrzą na ciemnego kacapa albo mocha, że użyję dwóch wyrażeń, które lubił powtarzać rzeczywiście marszałek Piłsudski. Przeka. Słucham? Współczesnego przeka. Tak, tak, ale to jest odpowiednik ze strony rosyjskiej. Otóż być może takie elementy w naszej postawie historycznej bywały, ale kiedy widzę współczesne, nazwijmy to tak, elity polityczne i medialne reprezentujące Polskę, to raczej sądzę, że byłby to kompleks niższości, kompleks strachu. Przede wszystkim jakiegoś głęboko ufundowanego strachu, który streszcza jedno pytanie występujące w roli skutecznego szantażu emocjonalnego. No co, wojnę im wypowiemy? Prawda? To jest odpowiedź na każde ostatecznie pytanie. No jak było w Smoleńsku? No wiemy, że nie było może tak, jak mówi generał Anodina i pan minister Miller. No ale co, wojnę im wypowiemy? Prawda? Jak było z wyborami? No wiemy, że nie było całkiem dobrze, ale co? Komisja, która była w Moskwie, nie jest wystarczającym autorytetem? Wojnę wypowiemy Moskwie, która wyszkoliła naszą Państwową Komisję Wyborczą? Ale pomnik w Ossowie. Tak. Pomnik w Ossowie. Otóż to właśnie, no co, no zbudujemy im jeszcze pomnik, prawda? Może wtedy jeszcze bardziej odsuniemy od siebie perspektywę nowej wojny, prawda? A teraz kwestia
rozliczenia z tymi pomnikami sowieckiej dominacji nad Polską, bo oczywiście cmentarze wszystkie powinny być szanowane i pamiętane. Cmentarze, którzy tutaj polegli, tych, którzy tutaj polegli, walcząc ze swoim wrogiem, z wrogiem wolności swojego kraju, z Niemcami hitlerowskimi, ale pomniki wdzięczności dla Armii Czerwonej, która nie przyniosła tutaj wolności, bronione są dzisiaj też tylko tym jednym hasłem, tym jednym pytaniem. A co, wojnę im wypowiemy? Otóż jeżeli nie wyzbędziemy się tego kompleksu, no to oczywiście będziemy spychani stale do pozycji, tak jak pan Bogdan Urbankowski powiedział, no właśnie tego psa kładącego się na plecy tej małpy wykonującej nieprzyzwoite gesty, żeby pokazać swoją niższość, swoją bezbronność. Może mnie nie zabije ten silniejszy goryl wtedy, tylko taka zostaje nadzieja. Płonna. Tak. No, w czasie stanu wojennego to krążył taki dowcip, że najlepiej byłoby wypowiedzieć wojnę Chinom, żeby przeszły przez Związek Radziecki, a potem wróciły do siebie. Panie profesorze, odwróćmy może to moje pytanie. A Moskwa, Rosjanie, mają kompleksy w stosunku do Polaków? Część oczywiście bardzo niewielka, która interesuje się historią, która interesuje się polityką, choć być może ta grupa jest w Rosji liczniejsza niż w Polsce, nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale i statystycznie. I to jest akurat różnica na korzyść Rosji, a nie na naszą korzyść, że jest tam troszkę więcej ludzi, którzy interesują się historią, choć ta historia jest zakłamana. Otóż ta część na pewno ma pewnego rodzaju kompleks wobec Polski. To jest kompleks winy, oczywiście, że tak. To jest kompleks winy, to jest kompleks usprawiedliwiania na każdym kroku, że przecież winy nie było. Rozbiory to nie my, myśmy wzięli tylko swoje. Jeśli ktoś inicjował zło w rozbiorach, to był to Fryderyk Wielki, prawda? Katarzyna nic poza odebraniem swojego nie zrobiła. Potem już tylko dobro Rosja nam świadczyła. Aleksander I chciał dobra dla Polski. Mikołaj I jak najbardziej tak samo. Gdyby nie głupota Polaków, którzy się zbuntowali przeciwko temu dobru, dzisiaj powtarza nam to no, paru publicystów także po prawicowej stronie, to przecież żylibyśmy jak w niebie u boku wielkiej Rosji. Tego rodzaju nastawienie, że Rosja cały czas nam dobro świadczyła, no oczywiście wyzwoliła nas w 1945 roku, a i w 1920 roku to właściwie myśmy jej wojnę wypowiedzieli, to myśmy napadli na Rosję, zniszczyliśmy Kijów, wysadziliśmy Sobór Świętej Sofii. W kręgu tego rodzaju mitów żyją ci, którzy interesując się historią, myślą o Polsce, wiedzą, że była ich ofiarą, nie ich osobiście, ale ich przodków i starają się zepchnąć to przy pomocy najbardziej ordynarnych kłamstw pod świadomość. To jest kompleks właśnie wobec ofiary. Kompleks, który w najbardziej haniebny sposób wyraził Aleksander Sołżenicyn w swoim eseju Samopokajanie jako kategoria życia narodowego, gdzie wystawił rachunek krzywd Polsce, po prostu. Dlatego zdecydował się przyjąć nagrodę z rąk podpułkownika KGB, nagrodę, której wcześniej nie zdecydował się przyjąć z rąk Borysa Jelcyna. Odpowiadał mu ten podpułkownik jako prawdziwy wódz Nowej Rosji. Może jeszcze kilka słów na temat terminu angielskiego, który przywołuje pan ponownie po latach, appeasement, zaspokojenie. Dostrzega pan tę wielką groźbę, że polityka międzynarodowa będzie w tym kierunku dryfowała, że w końcu ci bogaci narzucą słabszym pewne rozwiązania i zaspokoją tych, którzy mają większe apetyty, jak choćby teraz Rosja. Właściwie zaspokojono ją Krymem, już nikt nie kwestionuje tego. Co dalej w takim razie? To zaspokojenie będzie się dalej rozwijać, będzie znajdowało coraz większe uznanie wśród możnych tego świata? No to jest postawa stara jak polityka, że silni regulują rachunki między sobą kosztem słabszych.
I tutaj nie o bogactwo chodzi. Bogactwo nie jest wystarczającym czynnikiem siły. Często ludzie bogaci są słabi i ci, którzy są silni, potrafią to wykorzystać. Dzisiaj w roli najsilniejszego próbuje obsadzić siebie Władimir Putin, ale ma jego siła, no, głębokie źródła słabości, których nie udaje mu się całkiem ukryć. Wobec Zachodu jednakże ten imaż siły, który projektują właśnie owe bombowce latające nad Anglią, nad Morzem Bałtyckim, łodzie podwodne wynurzające się na przedmieściach Sztokholmu, czy prawda, te loty strategiczne w Wenezueli i na Kubie, a więc na drugiej półkuli. To wszystko ma właśnie projektować siłę, która ma zastraszyć i wywołać w sytym, bogatym i wielokrotnie silniejszym od Rosji Zachodzie przecież poczucie słabości. To trzeba projektować, jakby dopiero to rzutować, prawda, to wrażenie siły, żeby przedstawiciele opinii publicznej na Zachodzie zadali to samo pytanie, które w Polsce sobie stawiamy. No co, wojnę im wypowiemy? Tutaj dla mnie szczególnie niepokojącym sygnałem tego sposobu działania siły jest wydarzenie, które może umknęło Państwa uwadze. Przedwczoraj zmarł nieoczekiwanie w Niemczech w wieku 50 lat. 57, tak, przepraszam. Pan Schockenhoff, który był najbardziej znienawidzonym przez Władimira Putina Niemcem, który to Schockenhoff występował w roli obrońcy praw człowieka, wolności mediów i oficjalnego reprezentanta Niemiec rządu kanclerz Merkel w stosunku do Rosji, doprowadzając tym do furii Władimira Putina. Już go nie ma, już nie żyje. Nie wiem, może zapił się na śmierć, prawda, różne okoliczności w tym wieku przydarzają się, prawda, mężczyznom, ale mam wrażenie, że skutek w każdym razie tej śmierci jest taki, taki jak z tą łodzią podwodną w Sztokholmie, jak z tymi bombowcami. No widzicie, szczekał na Moskwę i już go nie ma. Pomyślcie, zanim wypowiecie nam wojnę, zanim pomyślicie o następnych sankcjach. Tak działa ta siła. I w odpowiedzi uzyskuje to, na czym jej zależy, a więc appeasement, zaspokojenie. No nie wypowiemy wam wojny, więc bierzcie sobie tą Ukrainę, prawda? Wydaje się, że tego efektu nie udało się jeszcze Rosji uzyskać w jednym kierunku i to jest dla nas mimo wszystko najbardziej pocieszające w Stanach Zjednoczonych. Rosja tu najwidoczniej nadepnęła, potwornie poniżając prezydenta Obamę, najgorszego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych, ale poniżając go osobiście, tak jak to zrobił Putin rok temu, podwójnie, przypomnę, no, doprowadził do publicznego złamania słowa danego przez prezydenta Obamę w sprawie Syrii, gdzie Obama wycofał się z obietnicy interwencji dzięki misternej akcji Putina. I 11 września 2013 roku, w rocznicę 12 zamachów na World Trade Center, Władimir Putin ogłosił w New York Timesie płatne ogłoszenie w postaci przemówienia do narodu amerykańskiego, w którym wyszydził Obamę, wyszydził amerykańską ofiarę z września 2001 roku i stwierdził, że Amerykanie jedni nie uznają tego, że wszystkie narody są równe. Rosja jest jedynym godnym obrońcą równości narodów wobec Boga. Tego rodzaju szyderstwo oczywiście no nie mogło wpłynąć dobrze na samopoczucie elit amerykańskich, ale oczywiście także chodzi o konkretne interesy. I w tej dziedzinie mam wrażenie, że mamy do czynienia z zachwianiem appeasementu. No jak długo? Nie wiem. Bardzo wpływowe koła amerykańskie jak najbardziej chciałyby się przyłączyć do appeasementu. Niech Państwu oddam mikrofon. Ostatnie moje pytanie, ponieważ polemizuje Pan z tak zwanymi realistami historycznymi. Wiadomo, że chodzi to o grupę kilku naszych kolegów konserwatystów, prawicowców, którzy no, zyskują jak gdyby na popularności, tworząc pewne alternatywne możliwości rozwoju historii. No, na szczęście
okazuje się, że mają problemy z historią, z wiedzą historyczną, a od tego należałoby zacząć. Jakby pan z kolei siebie scharakteryzował, bo no, tworzy się jakiś taki podział zarysowany w ramach tej bieżącej publicystyki, dyskusji. Z jednej strony realiści historyczni, z drugiej strony romantycy. Jakby się pan umieścił, jakby pan siebie umieścił, jakim określeniem nazwał? Realistyczny romantyk czy realistyczny historyk? Powiedział pan redaktor, że nasi koledzy publicyści, którzy piszą książki historyczne, próbując rewidować historię, mają problemy z wiedzą historyczną. No, o sobie powiedziałbym tyle, że ja to dopiero mam problemy z wiedzą historyczną. Ciągle dowiaduję się rzeczy, o których nie wiedziałem, prawda? I myślę, że... że im bardziej schodzę ku szczegółowi, tym bardziej przekonuję się, jak wszelkie uogólnienia są ryzykowne. A więc jeżeli miałbym scharakteryzować swoją postawę, to bym powiedział sceptyka. Byłaby to postawa sceptyka wobec pospiesznych uogólnień i zbyt łatwo wyciąganych tez historycznych, które no, niestety wymagają zawsze weryfikacji. Weryfikacji, która czasem przekształca się w falsyfikację. A czy one mogą być szkodliwe, te właśnie postawy tak zwanych realistów historycznych, w konsekwencji? Ja jestem wdzięczny wszystkim, którzy przyczyniają się do zainteresowania historią. A więc jeżeli zgodnie ze swoimi intencjami, które na pewno są szlachetne, nawiązują do powiedzenia Stefana Żeromskiego, żeby rozdrapywać rany, żeby nie zabliźniły się błoną podłości. Rany, których w naszej historii nie brakuje. I podłości w naszej historii nie brakuje, to prawda. Trzeba tak na to spojrzeć. To niewątpliwie dobrze, bo nie powinniśmy naszych błędów historycznych naszych przodków, zostawiać bez refleksji. Ale jeżeli przekształca się tego rodzaju postawa w uogólnienie, które idzie dalej, że polskość nic albo niewiele jest warta, że składa się przede wszystkim z błędów, że składa się przede wszystkim z podłości, to przeciwko temu protestuję. Nie w imię patriotyzmu przede wszystkim, choć to także jest istotnym motywem, ale w imię rzeczywistości historycznej. Bo nasza historia nie składa się przede wszystkim z podłości i nie składa się przede wszystkim z głupoty, że nasza historia jest uwarunkowana przez rzeczywiście wyjątkowe położenie geopolityczne, które jest naszym przekleństwem, to wiemy, ale nie zapominajmy, jest naszym błogosławieństwem, bo nie pozwala nam usnąć do reszty. Ten Rus nas ciągle budzi, ten Borus także nie pozwala nam zapomnieć. Nasi bracia starsi w wierze, jak to się często określa, Żydzi także przez 900-letnią ponad obecność tutaj na polskiej ziemi niesłychanie zmuszają nas do wielkiej aktywności kulturowej i historycznej, żebyśmy między Rosją a Niemcami z największą wspólnotą żydowską na świecie mogli po prostu pozostać narodem liczącym się ważnym. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę te wyzwania, to musimy dopiero wtedy zmierzyć odpowiedzi na pytanie, czy to sama głupota odpowiada, czy sama podłość Polaków za to, że nie udało im się zlikwidować problemu żydowskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Ja bym nie chciał zlikwidować żadnego z tych problemów. I żeby taka postawa nie przemieniła się w uległość. Żeby nas nie rozbroiła. Proszę państwa, kto pierwszy z państwa chciałby zadać pytanie? Wiem, że to jest najtrudniejsze. Podnieść pierwszemu rękę. Włodzimierz Sobczyk. Panie profesorze, uległość to raczej głupota, prawda? Brak szerszej perspektywy, niepodległość to mądrość, odwaga. Jak w tym wszystkim mieści się ryzyko? Nawiązuję tutaj do pytania pana Reszczyńskiego o tej dyskusji historycznej, bo te nasze
tragedie pewne narodowe, najświeższe, to mówię wrzesień i sierpień, są te dyskusje. Czy jest gdzieś jakaś granica między odwagą, ryzykiem, bezmyślnością? No, dziękuję. Kto następny? Pan i pan. Tutaj pan. To ty jesteś drugi. Nie, ty drugi, a ty trzeci. Trzeci i czwarty. To może pytania, tak? Po kolei, tak? Panie profesorze, czy będzie pan na każdy odpowiadał? Oczywiście. Myślałem, że po parę zbierzemy, ale to może odpowiem króciutko na to pytanie, chociaż ono wymagałoby wielu pewnie godzin. Otóż no, historia nie jest nauką matematyczną, więc nie możemy wykreślić żadnej linii, która by oddzieliła ryzyko od szaleństwa w każdym przypadku. Każda decyzja podejmowana przez polityka ma ogromną siatkę uwarunkowań. Inna była ta decyzja, która doprowadziła do września 1939. Przypomnijmy, że wtedy chodziło o obronę niepodległości państwa i brała w tej walce no, zawodowa armia przeznaczona do tego. To dopiero barbarzyński najeźdźca, ten sam, którego zwolennicy tezy, że można było się z nim porozumieć, uznawali za właśnie dobrego partnera. Barbarzyński najeźdźca pokazał zupełnie nowy sposób walki, w którym wciągnął do roli ofiar nie tylko żołnierzy zawodowych, ale ludność cywilną. To najbardziej falsyfikuje tezy, moim zdaniem, zwolenników o możliwości dobrej współpracy z Niemcami hitlerowskimi. Takiego barbarzyństwa, jakie pokazali Hitler i jego żołnierze w 1939 roku, nie można było nabyć z dnia na dzień. To było barbarzyństwo wkalkulowane w plany, w ideologię, w istotę III Rzeszy. A zatem myślę, że tutaj granica w tym przypadku polegała, granica oddzielająca absurd, powiedziałbym, od rozpaczliwej, ale jedynie słusznej decyzji, polega na trafnym rozpoznaniu rzeczywistości. Z Adolfem Hitlerem i jego zbrodniczą ideologią nie była możliwa żadna, absolutnie żadna próba kompromisu. Po prostu wystarczy przeczytać Mein Kampf i tyle. Natomiast jeśli chodzi o sierpień 1944 roku, to myślę, że tutaj znów trzeba wziąć pod uwagę innego rodzaju okoliczności. Wziąć pod uwagę wyobraźnię tych, którzy wtedy podejmowali decyzje samorzutnie. Nie zostaliby z bronią u nogi, gdyby dowódcy wydali im nawet taki rozkaz. To była perspektywa wkraczających do Warszawy Sowietów. Perspektywa wystąpienia pod sztandarem Tadeusza Kościuszki, agentów Moskwy w roli gospodarzy Warszawy i przyjęcia tego z bronią u nogi. Czy można było powstrzymać rzeczywiście tysiące powstańców, którzy 4 lata przygotowywali się do walki o wolną Polskę, by w tym momencie nie wystąpili? Ci, którzy bronią tezy, że można było uniknąć powstania warszawskiego, myślę, że za mało się fatygują, żeby porozmawiać ze wszystkimi żyjącymi do dzisiaj powstańcami. Wybierają jednego, dwóch, którzy potępiają powstanie, ogłupieni przez propagandę ostatnich lat, przepraszam, że tak to powiem, albo przekonani, bo niektórzy zawsze to robili, że mają do tego prawa, bo mają do tego prawa jako ci, którzy uczestniczyli w powstaniu, narażali swoje życie, więc mają prawo skrytykować to powstanie. Ale większość żyjących powstańców, o ile mi wiadomo, jednoznacznie mówi, że nie mogli nie powstać. I tutaj mamy wobec tego gdzie indziej tę granicę wytyczoną między ryzykiem i trudną decyzją. Witold Rosowski, Solidarni 2010 z Nowego Jorku i New Jersey. Panie profesorze, my tutaj rozmawiamy o historii. To jest absolutnie zdecydowanie bardzo ważne. Natomiast mamy również do czynienia z zagrożeniami bardziej przyziemnymi, niemniej
równie groźnymi albo groźniejszymi. Chciałem tu nawiązać do przesłuchania, które odbędzie się 18 grudnia w Pałacu Prezydenckim w sprawie Wojciecha Sumlińskiego, przesłuchania dotyczącego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dlaczego to jest sprawa taka przyziemna? Bo tu chodzi o sprawę kryminalną. Chodzi o zawładnięcie państwa przez zbrojną organizację przestępczą o charakterze mafijnym, WSI. I to przesłuchanie mogłoby być Watergate prezydenta Komorowskiego. I chciałem, żeby pan profesor się ustosunkował do tego. To tu wrócę do kwestii, o której mówiliśmy już wcześniej. Żeby było Watergate, potrzebne były wolne, silne media, prawda? A kto się dowie o tym przesłuchaniu, kto będzie mógł przedstawić je w taki sposób, by istota sprawy, o której pan powiedział, przedostała się do wiadomości publicznej. Wracamy do tego problemu. Jeśli jego nie rozwiążemy, to żaden największy skandal, najsilniejsze dowody w jakiejkolwiek sprawie nie będą miały żadnego znaczenia. Ja chciałem tylko zaprosić wszystkich państwa na 18 grudnia pod Pałac Prezydencki. My tam będziemy prowadzili Hyde Park oraz protest od godziny 10 do godziny 16. Także wszystkich państwa dziennikarzy, ludzi mediów gorąco zapraszamy do przyjścia i do zrelacjonowania naszego protestu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maciej Świlski. Chciałem podziękować panu profesorowi w imieniu Reduty Dobrego Imienia, które zresztą pan profesor jest członkiem Rady Fundacji, i zadać pytanie dotyczące no właśnie tych realistów historycznych, chociaż raczej ja ich nazywam nihilistami historycznymi, bo to te ich tezy nie mają nic wspólnego z realizmem, a raczej z bieżącymi rachubami politycznymi. Otóż, panie profesorze, czy nie sądzi pan, że to, co prezentuje sobą tak zwana Zychowszczyzna, czy ten cały ciąg myślenia na temat polskiej historii, to nie jest doprowadzeniem, czy pozbawieniem, patrzeniem na polską historię z punktu widzenia całkowicie materialistycznego. Pozbawienie polskiej historii tego elementu transcendentnego, który zawsze był, gdzie z tego hasła, z dewizy narodowej Bóg, honor, ojczyzna, zostaje tylko ojczyzna, co w konsekwencji prowadzi do pogańskiego materializmu. Tak, wydaje mi się, że uderzył pan w sedno, to znaczy ostatecznie liczy się tylko materia, materia rozumiana najdosłowniej, prawda, w tej perspektywie. I koszt, jaki trzeba zapłacić, żeby wybrać postawę uległości w duchu, nie jest brany pod uwagę, a ten koszt podważa szanse obrony właśnie owej materii. Taki jest mój pogląd w tej sprawie. Bo po prostu Polska okazuje się wtedy niewiele warta. Materię można łatwo przeliczyć, prawda? Możemy zastanawiać się, czy ciepła woda w kranie nie jest cieplejsza i pewniejsza w Niemczech, w Szwajcarii, w Anglii, i wyjechać z tego kraju, w którym ona kapie koślawo i nie jest nawet zawsze ciepła, prawda? Natomiast jeżeli wiąże nas coś innego niż materia z tym krajem i przekształca go w ojczyznę, przekształca go we wspólnotę pokoleń, to nie jest tylko proste dziedzictwo, bo takie było pierwotne znaczenie terminu patria, ojczyzna w słownikach jeszcze XVI-wiecznej polszczyzny. Co komu ojciec w spadku zostawił, prawda? Czyli takie no najdosłowniejsze materialne. Ja tego nie lekceważę. Trzeba bronić tego aspektu materialnego, żebyśmy nasz dom mogli z pokolenia na pokolenie upiększać, przekazywać następnym. Ale jeżeli ten dom będziemy rozumieli tylko jako ściany gołe czy wyposażone w nowe sprzęty, to właśnie zabraknie tego ducha, który sprawia, że nie chcemy porzucić tego domu, przenieść się do innego, który można zbudować gdzie indziej, ładniejszy, prawda? Ale traktujemy go jako swój dom, home, nie house, prawda? Nie ściany cztery, ale dom, który tworzy także właśnie ów duch. Duch polskiej wolności, tej, która się właśnie nie zgadza na uległość. To jest w moim przekonaniu istota polskości, istota, którą rozumieli ci wszyscy, którzy o niepodległość walczyli, którzy nie wybierali mniejszego zła, którzy nie kapitulowali przed pokusą
Tak, takiego najprymitywniejszego materializmu, zgadzam się z panem. O. Dobry wieczór, panie profesorze, Wojciech Stańczak. Ja wiem, że pan profesor na dobry wieczór odpowiada jeszcze nie wieczór, ale tak optymistycznie, ale myślę tak, ja w 1969 roku usłyszałem i to od komandosa jego królewskiej mości, Polaka, który musiał potem uciekać z Polski w 69 roku. Pytałem, jakie są szanse, bo już się wypalał 68, tak, po marcu, w którym brałem udział i pytałem, jakie mamy szanse. A on powiedział, słuchaj, w Polsce jest za dużo bohaterów, a za mało buchalterów. Co pan na to? Za dużo bohaterów, a za mało buchalterów. I tylko chciałem nawiązać do Słowackiego. Słowacki napisał taki wiersz, w którym bezlitośnie obśmiewa poznaniaków, którzy próbują robić powstanie. Pamięta pan, jest taki wiersz Słowackiego. A potem właśnie poznaniacy zrobili udane powstanie wielkopolskie do 1918 roku. Czy nie należałoby założyć jakichś punktów konsultacyjnych, gdzie poznaniacy by uczyli, jak robić udane powstania? Dziękuję bardzo, ale myślę, że no jest tutaj powielony z całym ogromnym szacunkiem dla poznaniaków i dla buchalterów mit. Dlatego, że powstanie poznańskie wygrało dlatego, że walczyło przeciwko przegranym, słabszym zaborcom, czyli przeciwko Niemcom na terenie ograniczonym terytorialnie, kiedy Niemcy były skrępowane przez zwycięskich aliantów. To nie zmienia ogromnej zasługi powstańców poznańskich, ale nie da się na tej podstawie powiedzieć, że poznaniacy mają prawo do poczucia jakiejś wyższości w stosunku do królewiaków. No nie wiem, u nas w Galicji to rabację żeśmy zrobili, to już całkiem źle było, ale bywało i lepiej, tak, bywało i lepiej. Więc krótko mówiąc, myślę, że tego rodzaju przeciwstawiania dobrzy powstańcy poznańscy i źli, niemądrzy powstańcy listopadowi, styczniowi po prostu nie uwzględnia tego, o czym tutaj mówiłem w odpowiedzi na pana pytanie. Każde powstanie, każdy fakt historyczny po prostu ma swoją odrębną siatkę uwarunkowań, kontekstów i nie da się tak przenieść, o, tu się udało, to teraz zrobimy i będzie, zrobimy tak jak tam, tylko że w innym czasie, w innym miejscu i nam wyjdzie. Nie, nie wyjdzie nam tak samo. Trzeba inaczej, po nowemu, oczywiście biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne. Jeśli państwo pozwolicie, na sam koniec przeczytam fragment kolędy, która niesie dla mnie przynajmniej nadzieję najważniejszą, bo niezależną od nas, jeżeli można. To jest kolęda Leopolda Staffa. O takim tytule prostym, kolęda, fragment. Niedobrze jest, niedobrze. Brud, błoto ulewa. Patrzymy, co się dzieje i w lęku truchlejem. Lecz uparta nadzieja dziś w duszy nam śpiewa. Betlejem, Betlejem. Pokaż, no, Panie Jezu, żeś Pan nad Panami, żeś darmo się nie rodził, żeś tu nie przybłęda. Czy chcemy, czy nie chcemy, zrób porządek z nami. Kolęda, kolęda. Dziękuję państwu bardzo.